wieczór Państwu, witam na kolejnym wieczorze Krakowskiego Klubu Wtorkowego, dziś o podziemiu, czyli na właściwym miejscu. Dziś będzie wieczór filmowy, ale nie tylko. Mamy trzech gości, z których dwóch jest. Jeden zapowiedział, że się spóźni, mianowicie pierwszy pan profesor Tomasz Gąsowski. Oprócz tego, że jest profesorem, to jest jeszcze prezesem Fundacji Czynu Dokumentacji Czynu Niepodległościowego. A obok niego Jan Brzeski, archiwista, pracownik Biblioteki Jagiellońskiej i również współpracownik tejże fundacji. Znaleźli się tu dlatego, że postanowiliśmy, czy można, powiem szczerze, ja postanowiłem, żeby nie wracać może już tak bardzo do przeszłości, nie przypominać sobie, jak byłem młody, a bardziej zająć się tym, jak ta bibuła funkcjonuje w obiegu społecznym. No, pewnym znakiem może być to, że jest nas tak mało, czyli że jest to temat, który może nie porywa zbyt wielu osób. Ale oprócz tego ta bibuła jest dorobkiem kulturowym, który jest opracowywany, gromadzony, archiwizowany. I o tym chcieliśmy porozmawiać, a trzecim gościem będzie Grzegorz Szymanowski, nauczyciel metody, który pisze podręczniki historyczne, i on by powiedział, jak bibuła i w ogóle ta historia podziemna wchodzi do obiegu szkolnego. No, z góry można powiedzieć, że nie wchodzi, no ale może czegoś się na ten temat dowiemy. Jeszcze przypomnę, że do kupienia są książki różne o bibule na tamtym stoliku u Magdaleny. A teraz przejdziemy już do Adremu, czyli wytłumaczę się, skąd ten wieczór, bo to w sumie ja się uparłem, żeby zrobić takie spotkanie z okazji Dnia Podziemnego Drukarza. A tym problemem zajmuje się Leszek Jaranowski, współpracownik, tak? Drukarz Hutnika krakowskiego. A jeszcze bardzo przepraszam, jeszcze jedno powitanie. Mianowicie witam czytelników bibuły, ale przede wszystkim również producentów bibuły właśnie. I tu powinienem zacząć od Leszka i jego przyjaciół, których może przedstawi, czyli drukarzy z Hutnika i różnych innych pism, podziemnych pism krakowskich. Tam piją. No właśnie, jak to drukarze? Witam. Trudno z tym przedstawianiem, bo z tego, co tak patrzę, wszyscy się chyba znamy w zasadzie i wszyscy są albo drukarzami BW, albo tak zwanymi poważnymi kolporterami. No, mamy tak, małą Polskę, mamy Kronikę Małopolską. Ale to powiedz nazwiska, nie? Ojejku, to będzie nudne. Nie będzie nudne. Mamy Ksawery już przyszedł do nas, Kronika Małopolska, gdzie masz żonę, a nie? Kronika Małopolska, o, gdzieś tam stoi w kolejce, pewnie zabicie. No to patrzmy dalej. Magdalena Maliszewska, Wybór, Śląskie Pismo. Przepraszam, tak palcami będę jechał, żeby sobie ułatwić. Tomasz Baranek, o kochani, Tomasz Baranek, KPR. To jest drukarz jeszcze sprzed 4 lat, jeszcze czasu Solidarności, potem czasy Solidarności. Drukował na RKW, RKS, na paru innych firm też. Kogo? Na KW? Dobra. Kazimierz Karabiński, pokaż się, Kaziu, bo my cię wszyscy znamy, a nie... Związkowa Niezależna Oficyna Wydawnicza z Kawina. Bardzo, bardzo blisko współpracująca na Słudziki właśnie ze mną, z paroma przyjaciółmi, z Tobą Gutą, Ruch Odwaga i Prawda. Słuchajcie, jak tak hasłowo, wystarczy, że hasłowo będę mówił i wszyscy będą wiedzieli od razu, że to jest kawał potężnej historii siedzącej tu na tej sali, prawda? Boguś, po kolei, nie drukowałeś, ale filmowałeś, a mówimy o wolnym słowie, o mediach i o tych podobnych rzeczach. Niezależny film, jest, chociaż wtedy był zależny bardzo. Bogusław Dąbrowa-Kostka. Dobra, Zbyszek, gdzie się przyporządkować? Zbigniew Sijak. Pół roku. RKW. RKW, tak, jasne. Czyli aktualności serwis informacyjny, komunikaty.
Mamy Wojtek z tej strony za piwem. Mamy kolegę przyjezdnego z Łodzi, mojego przyjaciela Adama Nowaka. Tam też tam strasznie głośno to jest. Tamtejsze środowisko. Adam jako szef w swoim zakładzie, jeden z największych zakładów włókniczych w Łodzi, zajmował się bibułeczką z pomogą drukowania. Czy jak myślicie, co czas temacie? No i Wojciech Marchewczyk. I właśnie w tym momencie to, że Wojciech Marchewczyk, szef chodnika, jasne. Nieuchwytny. Nawet w specji potrafił uciec, jak była wpadka na ulicy Dolnych Młynów. Ale to jak będzie czas, to o tym porozmawiamy. Dzień drukarza? Dobra, ale jeszcze skończę. Władek Trański, mała Polska. No a ja Leszek Jaranowski. Powiedzmy, że hutnik, ale równie dobrze wierzy. Jeszcze też wcześniej jest serwis informacyjny a propos Zbyszka RKW i aktualności. No, a jak przeglądałem, powiem wam taką ciekawostkę, jedno zdanie. Nie będę już dłużał, jedno zdanie. Teraz po wielu, wielu latach grzebię po tych moich wszystkich archiwach. Bibuły, no to wiadomo, ci co byli w kręgu, to mają potężną ilość. Ale żeby wydrukować bibuły, robią się diapozytywy. Takie zdjęcia. Powiększalnikiem fotograficznym. Ja przeliczyłem ilość tych diapozytywów, kochani, wyszło na to, że ja nie mówię, że w sposób ciągły, ale przynajmniej okazyjnie, poza tymi paroma tytułami, które były regularne, to robiłem ponad 51 różnych tytułów na przestrzeni tego długiego czasu od 81 roku, od grudnia, aż do 89 roku. A wracając do Dnia Drukarza. Jest dzień podtowca, jest dzień stoczniowca, jest dzień hutnika, dzień mamy, dzień taty i tak dalej. I w czasach komuny Władek dzień drukarza również istniał. Natomiast po wprowadzeniu stanu wojennego myśmy mieli z takiej świetnej pamięci przyjaciela Igora, pseudonim Igor, który był drukarzem zawodowym. Władysław Kucharz. Bardzo zasna i bardzo zasłużona postać. I on był zawodowym drukarzem. I nie wiem jak Wojtek ty, ale ja pamiętam, że on nam to zaszczepił. I myśmy rok w rok, zwyczajowo, ostatni weekend maja obchodzimy jako Dzień Drukarza. Jesteśmy dzisiaj troszeczkę dalej, ale jakby kalendarz nam to spowodował. Natomiast co roku spotykamy się w Nowej Hucie przy pomniku prasy niezależnej. Świecimy lampeczki za kolegów, którzy wyszli, a parali się wolnym słowem, szeroko pojętym, czyli pisali, komportowali albo drukowali. I to jest to Władek. Czyli nasze spotkanie powinno, jako ciągłość tego, co było już w stanie wojennym, powinno się odbywać 31 akurat maja, tak w tym roku wypadło. No właśnie, tyle, dziękuję. Ale mieliśmy innych ważnych gości, więc udało się jeszcze w czerwcu. Teraz zobaczymy film Jana Strękowskiego o bibule. Ja nie znam tego filmu, ale z tego co wiem, to są 4 odcinki, z których Leszek zrobił tak kompilację. To jest po prostu obraz bibuły w Polsce, a potem przejdziemy już do Krakowa. Także prosimy o film. Ja zaproszę do prezydium naszych gości. Panie profesorze. Proszę pana profesora o przedstawienie, co myśmy tu mieli w Krakowie. Może taką panoramę miejscową. Dobry wieczór państwu. Zadanie, które zostało tutaj przede mną postawione, jest tyleż ważkie, co trudne i prawdę powiedziawszy dla mnie przynajmniej niewykonalne. Dlatego zanim spróbuję na koniec rzeczywiście jakoś odnieść się do tej kwestii, chciałem poruszyć kilka bardziej ogólnych problemów. Może bez tego. Tu? Dobrze. Może tutaj. Dobrze. Które wydaje mi się, że to spotkanie, jego tytuł i dotychczasowa ilustracja jak gdyby wywołuje.
Pan Władysław Tynański zwrócił uwagę na fakt, że to, co nazywamy drugim obiegiem, co łączy nam się z latami 80., jest pewnym trwałym dorobkiem polskiej tradycji, polskiej kultury, a tytuł tego spotkania mówi, że nie jest to pierwsze tego typu zjawisko, czy pierwszy tego typu fenomen, że przeciwnie, to, co działo się w latach 80., wpisywało się w bardzo długą i bogatą tradycję polskiego zmagania się o wolność, które się zaczęło gdzieś pod koniec lat 80. XIX wieku. Wtedy pojawiają się pierwsze produkcje wydawnictwa na hektografach odbijane, które były takim niezależnym głosem walczących o wolność. Później Piłsudski zbudował legendę tego typu działalności swoim tekstem o bibule i to określenie bibuła stało się już trwałym takim znakiem rozpoznawczym dla tego typu działalności, dla tego typu produkcji i produktów, jeśli można tak nieładnie powiedzieć. Dlatego też i w latach 80. my na ogół chyba wszyscy tutaj mówiliśmy o bibule właśnie, a nie o takim, nie używaliśmy takiego fachowego określenia czasopisma drugiego obiegu albo drukowane poza zasięgiem cenzury. I tutaj pojawiały się ramy chronologiczne, zazwyczaj 1976, 1989, czy ewentualnie 90 także. Ale pamiętajmy, że między bibułą Piłsudskiego, a bibułą, która w latach 80. zaczęła się pojawiać, istniał jeszcze jeden wielki okres funkcjonowania niezależnego, podziemnego, walczącego słowa, można tak powiedzieć, a to jest czasy II wojny światowej i okres po II wojnie światowej, gdzieś do końca lat 40. z całą pewnością. Później to źródło z wiadomych powodów wysycha, ale pod koniec lat 60. pojawia się kolejna próba wznowienia tego typu działalności, krótkotrwała, skutecznie wtedy rozbita przez policję polityczną i wreszcie ten ruch lat 70., który okazał się w jakimś sensie, można by powiedzieć, zwycięski. Wiele tutaj w tym filmie, jeśli mogę go tak komentować, no, usłyszeliśmy takich bardzo okrągłych i bardzo pięknych i słusznych pewnie zdań, ale warto może spróbować je trochę ukonkretnić. I jest to możliwe, dlatego że no, gdzieś od mniej więcej roku 2009-2010 rozpoczęło się w Polsce, głównie pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej, no, w miarę systematyczne badanie tego zjawiska. Mimo że lat trochę już upłynęło i ciągle jesteśmy jakby w fazie właściwie rozruchu, w fazie początkowej, tym niemniej pewne ustalenia i pewne publikacje, które pokazywały, czy poszczególne aspekty tego zjawiska, czy też próbowały go ująć właśnie w sposób jakiś bardziej całościowy, są. I nawet książki, które tutaj leżą, nie wszystkie tu się znalazły, no są naszymi takimi przewodnikami. Odwołując się zatem do tych ustaleń, chciałem powiedzieć, że po pierwsze, gdy idzie o ilość tytułów tej prasy niezależnej w tym przedziale czasowym 76-89, szacuje się, podkreślam, że było ich od 5 do 6 tysięcy. Były one wydawane w bardzo różnych miejscach. Oczywiście przede wszystkim w dużych ośrodkach miejskich i w dużych zakładach pracy, o czym jeszcze powiem za chwilę, ale także, jak naliczono, w ogóle takich punktów na mapie, gdybyśmy tutaj nanieśli na mapę Polski, naliczono do tej pory ponad 230 i niektóre z nich to są takie, że trudno je na mapie znaleźć, a więc oprócz tych dużych ośrodków były zupełnie małe, nawet nie powiatowe, jakieś gminnej rangi, nie ujmując nikomu, miejscowości, gdzie również pojawił się przez jakiś czas przynajmniej jeden zazwyczaj tytuł. Teraz możemy coś powiedzieć o sprawie, która została
jakby zapoczątkowana badawczo fundacji, którą tu razem z Janem reprezentujemy. Mianowicie w ramach takiego programu, który próbujemy de facto uruchomić wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej, pojawiło się jakby pierwsze zadanie, mianowicie zbadanie wydawnictw prasowych, podziemnych, tak zwanej sieci. Sieć, Państwo wiedzą, ale na wszelki wypadek powiem, było to porozumienie 18 największych zakładów pracy w ówczesnej Polski i z tego każdy z nich miał jakąś produkcję wydawniczą i proszę Państwa, z tego wynika, że udało się na razie ustalić część jedynie tej produkcji o 18 aż obiektach, o 18 zakładach na razie nie udało nam się zdobyć informacji, co i kiedy tam wydawano, ale nie tracimy nadziei i nie zakładamy, że nic się tam nie działo. Natomiast z tych, które udało się zidentyfikować, chciałbym powiedzieć i jakby to potwierdza także różne informacje płynące tutaj z tego ekranu, że liderem jest kombinat Huta imienia Lenina w Krakowie, 18 tytułów. I na drugim miejscu jest Ursus z tytułami 5, Stocznia 4 i tak dalej, i tak dalej. No więc trochę to już jest może jakaś odpowiedź na pytanie, które tutaj padło, to znaczy w jednym tym wymiarze ośrodek krakowski, a szczególna jego część, jaką był kombinat i to wszystko, co tutaj funkcjonowało w tej solidarnościowej Nowej Hucie, wydaje się być bardzo mocnym punktem. Teraz, proszę Państwa, jeśli idzie o próbę odpowiedzi na pytanie, który z fragmentów Polski, czy po prostu miast, zapewne jakie miejsce zajmował, gdy idzie o tę twórczość niezależną, twórczość wydawniczą, prasową. Znowu z ustaleń dotychczasowych, które ciągle mają charakter niewątpliwie jakiś tam wstępny czy prowizoryczny, no jedna rzecz okazuje się jasna i chyba nie jest dla nas zaskoczeniem, że tutaj prym wiedzie zdecydowanie Warszawa, około 940 tytułów prasowych powstawało tam w tym okresie. Oczywiście były to zarówno takie, które ukazywały się przez rok, dwa, pięć czy dłużej, ale były też takie, które istniały, no jak to się mówi w tym przypadku, jako efemerydy, pojawił się jeden, dwa, trzy numery, potem z różnych powodów znikały. Drugie miejsce, proszę Państwa, zajmuje, być może dzięki, wiemy to, być może dzięki człowiekowi, który tutaj też był w tym filmie obecny, panu Szczepanowi Rutce, to jest Wrocław. Szczepan Rutka jest właściwie samoistnym, samodzielnym instytutem badawczym. Od dawna zajmował się tą sprawą badania, dokumentowania drugiego obiegu. My też z nim kolaborowaliśmy przyjaźnie wielokrotnie. I jego badania pozwoliły na to, ażeby oszacować też, a podkreślam, że Wrocław to jest dobrze ponad 700 tytułów prasowych. No i trzecie miejsce, znowu po raz kolejny mówię, że są to dane dotychczasowe, niepełne, ale takimi dysponuję, więc z nimi się dzielę. To jest Kraków, około 500, czy nieco ponad 500 tytułów. I to jest trzecie miejsce. Jakie tam są kolejne ośrodki wydawnicze, tego już może nie będę... Kraków czy Małopolska? Kraków. Sam Kraków. Kraków, tak. To są miasta po prostu. Małopolska chyba około 2000. No, gdyby tak rzeczywiście było, to byłaby... zaraz oddam tutaj głos koledze. No, w każdym bądź razie nasze miasto tego okresu niewątpliwie bardzo się tutaj dobrze prezentuje i wypada w tym swoistym rankingu.
Ale teraz, proszę Państwa, trzeba by się zastanowić jeszcze nad inną rzeczą. Mianowicie te wszystkie informacje, które tutaj w takiej formie często urywkowej czy szczątkowej się pojawiają, są wynikiem dość takich nieprofesjonalnych badań, gdy tymczasem prasa, badania historii prasy, to jest pewna dziedzina naukowa, dyscyplina naukowa, silna w Krakowie ze względu na ośrodek studiów prasoznawczych naszego profesora znakomitego Walerego Pisarka. Jest wypracowana metodologia i tak trzeba działać, że tak powiem. Tak trzeba do tego tematu podchodzić. To znaczy nie tylko liczyć właśnie same tytuły, ale także sposób organizacji takiego wydawnictwa, jego funkcjonowanie, nakłady, współpracownicy, kolportaż i rzecz jeszcze jedna, która w zasadzie jest najważniejsza, proszę Państwa. Przecież ci ludzie nie drukowali dla siebie. A więc sprawa zasięgu. Jak to głęboko, jak to daleko sięgało. Mamy takie punktowe, też powiedziałbym, próby zmierzenia się z tym tytułem, na przykład z tym problemem. To nie dotyczy prasy, ale dotyczy wydawnictwa znanego, które raczej się zajmowało chyba publikacjami bardziej no innymi niż periodycznymi sławnego wydawnictwa CDN, które zostało zbadane i opisane jako firma. Firma CDN działająca w podziemiu, firma Czesława Bieleckiego, jest na ten temat monografia. Jest próba zmierzenia się, bardzo ciekawa moim zdaniem i pokazująca no właściwie kompletnie niewykorzystane do tej pory możliwości zajmowania się tą prasą, mianowicie próba porównania nie tylko pod względem treści, ale pod względem takiego wymiaru ideowego dwóch tytułów. Tytuł pod tytułem Hutnik i tytuł pod tytułem chyba Hutnicy 82 wydawanego w Warszawie, w Hucie Warszawa. Analiza treści pod względem pewnego właśnie takiego formatu ideowego obu periodyków, z których wynika, autor, który się tym zajmował, twierdzi, że Hutnik krakowski był zdecydowanie bardziej radykalny, aniżeli ten Hutnik warszawski. To są takie przykłady działań, badań, które powinny być uruchomione dopiero, żeby rzeczywiście ten ogrom zagadnień, ogrom problematyki był przez nas najpierw lepiej rozpoznany, a następnie no w ogóle poznany i opisany. I jeszcze sprawa, którą chcę zakończyć moje to słowo, mianowicie no, próbowano przy całej niedokładności tych wszystkich szacunków zastanowić się, jak duży był zasięg tej prasy niezależnej, podziemnej. No i na podstawie tam różnych danych wyrywkowych, pewnych ankiet, które były przeprowadzane już później w latach 90. Na takiej wybranej próbie ludzi, którzy wtedy mieli po 15 lat takiego pokolenia, z tego by wynikało, że mniej więcej 10% Polaków, ponad 3,5 miliona, to byli ludzie, którzy jakoś mieli do czynienia częściej pewnie wyrywkowo niż systematycznie, ale wiedzieli, że istnieje prasa drugiego obiegu, znali jakieś tytuły, coś tam w nich widzieli i czytali. No więc można powiedzieć, że porównując jakby potencjał materialny i organizacyjny tego przedsięwzięcia z jego skutkami, z jego zasięgiem, to wydaje mi się, że to efektywność była bardzo duża. Dziękuję bardzo. Tak, bo tu ciekawe wydaje mi się dwie rzeczy. Mianowicie sam jestem zaskoczony, choć może to wiedziałem, no ja znam 5 tytułów z Krakowa, które czytałem, a okazało się, że jest 500. To oczywiście to jest tak zwana prasa zakładowa, czyli te pisemka, które w zakładach pracy się pojawiały nieduże, to w PRL-u było takie pojęcie prasy zakładowej, takiej no koncesjonowanej. Tutaj ona powstała autentycznie.
ale żeby... Jest praca bardzo dobra, niestety nie wydana Pawła Należniaka o tym czasie. A no tak właśnie. Dobra. I druga rzecz, która mnie no, jakby jest potwierdzeniem ciągłym, że historia, to my sobie opowiadamy historię, ona jakaś była, ale żeby ją napisać, żeby ona była no, weryfikowalna, trzeba ją zbadać, a do tego trzeba materiału. I dlatego zaprosiłem Jana Brzeskiego, archiwistę, który to wszystko opracowuje w Krakowie akurat, nie wiem jak to jest w innych miastach. Powstało dość duże archiwum bibuły, właśnie prowadzonej przez fundację i nad tym się ciągle pracuje, z tego co wiem, kilka osób. Także prosiłbym o przedstawienie tego. Halo. Halo. Przepraszam, sprostuję, że nie wszystko, jest nas kilku i opracowujemy wiele projektów, nie tylko prasę, tak zwaną bibułę, ale i druki zwarte i kartki, fotografie i tak zwaną filatelistykę podziemną. I mamy wiele innych projektów, ale może później. Przyszło mi zadanie w telegraficznym skrócie powiedzieć, co z tą prasą, którą tu na filmie widzieliśmy, produkcję. Później jest drugi etap, kolportaż, który też był w ten czas ważny, bo tą prasę trzeba było rozprowadzić w jak największej ilości i jak największym zasięgu. Więc kolportaż przechodził również przez biblioteki, a więc i Bibliotekę Jagiellońską. I stąd ta prasa trafiała w dużych ilościach do Biblioteki Jagiellońskiej. Wygląda mi, że nielegalnych. Nielegalnych. I w czasach Solidarności to wiadomo. Ale to przecież była umowa, żeby było zachowywane. Tak. No to moja żona zawsze drugi egzemplarz dostarczała do Jagiellonii. No, tak, jako obowiązkowo. Tak, to było oczywiste. Jak był jeden, zachowała dla siebie. Drugi, trzeci. Ale to w czasach Solidarności Otwartej było proste i jasne, ale w czasach stanu wojennego już nie było to takie proste i to przez jakiś czas funkcjonowało, a później to było zbierane, że tak powiem, w skrycie i ukrywane w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Wiadomo, przed konfiskatą, bo służby odpowiednie cały czas mieszkowały w bibliotece i przychodziły, kontrolowały. Chciały nam to zabrać. Po latach zbierania, ja będę mówił w skrócie, bo to jest szerszy temat. Po latach zbierania nagromadzony materiał po 89 roku zaczął być komasowany, ściągany z tych wszystkich miejsc ukrycia, a także z domów, ponieważ działacze, że tak powiem, zbierali i w bibliotece, i poza biblioteką. To wszystko było ściągane i gromadzone. Najpierw w oddziale gromadzenia zbiorów, ale że te zbiory były traktowane jako, że tak powiem, drugi gatunek i one były nie tak systematycznie opracowywane w gromadzeniu, powstała tak zwana grupa grantowa. W 92 roku wytypowano troje pracowników i w określonych dniach i godzinach mogli zajmować się tym drugim obiegiem, że tak powiem, za filarem. Po prostu tak na boku, żeby coś z tym zrobić. To na początek było to porządkowanie, rozkładanie na tytuły, numeracja, oddzielanie oczywiście druków zwartych od druków ciągłych, ulotnych, kalendarzy, plakatów, afiszy, bo to wszystko było zbierane, fotografii. Mamy duże kolekcje wszystkich tych rodzajów wydawnictw. Ta grupa grantowa wystarała się o granty, dwa granty kolejne, których wynikiem najpierw był opracowanie druków zwartych. To jest katalog zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej z roku 2000 i w ten czas było 5300 książki opisane, teraz już w komputerowym, dalej prowadzony jest komputerowy, mamy 5568 na dzień dzisiejszych tytułów, druków zwartych, podziemnych. Oprócz tego prowadzimy oczywiście cały czas bazę druków gazetek, no, bibuły, że tak powiem, bezpośrednio jest prowadzone.
po powstaniu tej grupy grantowej, gdy pojawiły się możliwości, wydzielono nam pomieszczenie w Bibliotece Jagiellońskiej, w piwnicy i magazynek, i z tym całym Majdanem zjechaliśmy do piwnicy i już byliśmy razem w grupie jako fundacja. Powstaje fundacja w 1998 roku w czerwcu, akurat mija 15 lat od powstania fundacji, która już systematycznie prowadzi porządkowanie, katalogowanie, opis tych wszystkich druków podziemnych, szeroko pojętych, bo nie tylko solidarnościowych. Zorganizowaliśmy na sam początek takie dwie duże akcje zbierania bibuły, nagłośnione zresztą przez prasę. 18 kwietnia 1999 roku była pierwsza duża akcja zbierania bibuły, w niedzielę to było, na której był pokaz również druku tej prasy. Przyszedł pan Piotr Poniedziałek i Maciek Kuś i drukowali zomorządność na swoich maszynach. W ten czas był pokaz, to była atrakcja, były plakaty, były te transparenty z epoki. I w ten czas zebraliśmy 88 darczyńców, przyniosło swoje większe, mniejsze dary na tą akcję. Później po tej akcji jeszcze przez jakiś czas przynosili nam kolejne dary i myśmy w czerwcu przedstawili to, zrobili wystawę tych wszystkich otrzymanych darów różnego rodzaju, cała gama, od filatelistyki do druków zwartych i odwrotnie, plakaty i tak dalej. I ta akcja niejako trwa dalej. Ktoś, kto jeszcze ma, przynosi nam Syrokomli 21, oficyna dawnej szkoły odzieżowej i technikum odzieżowej na Syrokomli. Tam jest nasza siedziba. Druga akcja była na jesieni. Na jesieni 99 roku. I w ten czas pan Leszek Jaranowski, tak, ze swoją maszyną Romajora wyruchował nam hutnika. Był też ostatni taki numer hutnika z 99 dodatkowo taki zrobiony. I też był pokaz i tych wszystkich eksponatów. Jakie zasoby teraz? Zasoby mam. Fundacja prowadzi bardzo, bardzo rozczłonkowaną działalność, wielokierunkową. Mamy bazę, prowadzimy i druków zwartych, jak mówiłem, cały czas jest kontynuowana, druków ciągłych, druków ulotnych. Spisujemy teraz też tą filatelistykę podziemną i później będziemy spisywać też banknoty. Mamy spisane fotografie z dużych zbiorów Stanisława Markowskiego, Andrzeja Stawiarskiego, Piotra Mężyka, Krzysztofa Adamusa, Krakowskiego, KOS-u. I to jest 2161 fotografii na dzień dzisiejszy. Rozpisane są kilka gazet, jak Tygodnik Mazowszy, Z dnia na dzień, Prawo i Bezprawie, Praworządność i Paragraf. I tu mamy 8559 pozycji rozpisanych artykułów z tej prasy wraz z indeksami przedmiotowymi, osobowymi i geograficznym indeksem. Samych gazet podziemnych w bazie komputerowej mamy teraz 2472 i ja akurat wpisuję dalsze, bo mamy tak zwane poczekalnie. To, co się przez lata nazbierało, to są, czekają poczekalnie i to się porównuje z tym, co już jest wpisane i dopisuje kolejne numery i kolejne tytuły. Po prostu uzupełnia się. I liczymy, że na pewno przekroczy 3000, ale to nie jest prasa tylko krakowska, to jest z całej Polski. Oczywiście brak nam prasy z Koszalina, ze Szczecina i z tych dalszych rejonów, gdzie mamy śladowe numery. To prasy, tej prasy, gazet, czasopism, to mamy kilkadziesiąt pełnych, ale reszta to jest tylko niektóre numery, niektóre roczniki, nie ma kompletów. I tu jest takim marzeniem, żeby w całej Polsce, żeby współpraca ze wszystkimi ośrodkami dawnego podziemia i tymi, co teraz opracowują tę bibułę,
żeby to kiedyś scalić i zrobić jeden wielki katalog całej prasy podziemnej tamtego okresu. Panie profesorze, może pan powiedzieć, jaka jest inicjatywa zrobienia tego katalogu? A to nie będę. No, pan profesor wie. Bardzo rozumiem. Chciałbym, żebyś powiedział o tym, jak jest. Zaraz oddam ci głos. Nie, pan profesor. Pytanie do ciebie. No ty robisz to dla chleba, z tego żyjesz, to jest twoja praca. Czy masz jakąkolwiek satysfakcję? To suchy chleb jest. No, na masełko to ja też nie mam. Suchy, cienki. I skosztniały. Ale czy właśnie, czy ty gorycz osładza ci jakaś satysfakcja, że to w jakiś sposób wchodzi w obieg, w społeczeństwo? W pewnym sensie. Czy to właśnie przychodzą badacze, czy inne osoby korzystają z tego, w jaki sposób wprowadzają to w obieg kultury? W pewnym wieku już nie jest się entuzjastą czegokolwiek, ale w pewnym stopniu, satysfakcję sprawia, bo człowiek robi coś, wydaje mu się przynajmniej pożytecznego dla przyszłych, dla młodszych pokoleń, które powinny, i to powinno być zresztą w szkołach jakoś przedstawiane. Ale jeśli chodzi o korzystanie, bo to jest następny etap, jeszcze jest opracowywanie, bo to jeszcze nadaje się sygnatury, akcesje, spisuje się tych darczyńców, każdy ma swój numer i spisuje się ich dary i dopiero rozdziela po tych bazach i wpisuje. Następny etap jest właśnie udostępnianie. Mamy swoją czytelnię na Syrokomnie 21. Mamy swoją tam przy tym bibliotekę do korzystania i udostępnia się bezpośrednio. Przychodzą do nas głównie studenci historii, politologii, nauk społecznych, czasem bibliotekoznawstwa. Mamy swoich doktorantów, mamy swoich habilitantów, mamy i profesorów, którzy na naszych materiałach dorobili się. Mogę tu przedstawić. Przeczytać tych doktorów na przykład i profesorów. Krzysztof Łatoś napisał doktorat na naszych materiałach i habilitację. Magdalena Mikołajczyk, jak się pisało o historii, problemy polityczne w powojennej Polski, publikacja drugiego biegu na przykład. Paweł Naleśniak, prasa zakładowa NSZZ Solidarność w Krakowie. Krzysztof Mazur, doktorat, projekt polityczny ruchu społecznego Solidarność. Paweł Wierzbicki i doktorat, i magisterium i doktorat, który się tu robił teraz. Orientacja lewicowa w środowiskach opozycji politycznej PRL-u. Habilitacja Krzysztofa Łabędzia, o tym mówiłem. Marcin Krzek-Lubowiecki, wydawnictwo myśli nieinternowanej. Grzegorz Wołk pisze doktorat o KPN-ie u Tomasza Gąsowskiego. Marcin Kluzik pisze doktorat u profesora Śliwy, Aleksandra Aftaruk, koncepcję polityki zagranicznej na łamach drugiego biegu. Także jest trochę tych ludzi, nawet zagranicznych. Około 10 z tego co. Nawet mamy doktorantów zagranicznych. Ludmiła Lebiediewa, Czeszka, doktorat o solidarności polsko-czechosłowackiej. Możemy prosić o ten film kolejny? Jaki? Wojtek. Anna Marin, Włoszka z Gorycji, o Solidarności pisze. Tomasz Junes Belk o NZS-ie. Karol Wałachowski o Solidarności Walczącej. Także mamy i na podstawie prasy podziemnej? Na podstawie naszych zbiorów. Prasy podziemnej między innymi też i wydawnictw. Mieliśmy też jedyną na razie wystawę zagraniczną. Byliśmy w Wilnie z całą prasą i wydawnictwami podziemnymi w kwietniu, maju 1994 roku w Bibliotece Masz Wydasa w Wilnie. Tam żeśmy przedstawili w ten czas cośmy mieli te drugiego obiegu prasa, książki i inne wydawnictwa. Także jest to w jakiś sposób w znacznym stopniu tak korzystane, ale nie tak, jakbyśmy chcieli. Przychodzą też studenci profesora liceum
Mnosza Cego Pierwszego, Łupanka, którzy albo startują w konkursach i olimpiadach ogłaszanych przez IPN, w ten czas też sporadycznie są uczniowie. Czyli przypomnijmy, adres to jest Rokomli 21. Oficyna. Można by też wspomnieć, że ta fundacja godziny. No, od poniedziałku do piątku, od 8 rano do 3. Od której? 8 do 15. Mamy też wydawnictwo. Wszystko to jest dostępne na półce w czytelni. Na tych materiałach wydajemy książki, nawet czasopismo Sowinie. Teraz są wydawane właśnie o Hucie. Tak, warto może wspomnieć, że fundacja ma dość poważne problemy, zaczęła mieć z samym lokalem, czyli z archiwum, mianowicie ten budynek szkolny jest własnością miasta, ale idzie na sprzedaż i nie wiadomo co z fundacją. Tu wymaga to jakiegoś wsparcia, no takiego, bym powiedział, ideowego. No i jeśli ten moment nadejdzie, no oby zakończył się dobrze. To zbierać podpisy, to? Jest jakaś strona? To wie pan, to jest oczywista sprawa. Proszę państwa, żeby jeszcze spuentować te sprawy związane ze fundacją i zbiorami. Co jest tutaj istotne? Istotne jest, żeby coraz większa ilość tych materiałów, tych zbiorów była w internecie oczywiście i w związku z tym była dostępna bez przyjeżdżania. Natomiast co do samej wielkości zbiorów, to gdy idzie o tytuły tak zwane ciągłe, to jest trzecia kolekcja w kraju, być może trzecia kolekcja na świecie. Jak idzie o prasę, to jest troszkę niższa pozycja, ale w każdym razie jest to jedna z największych kolekcji tego typu wydawnictw, no więc to niewątpliwie mówi też o wartości tego archiwum, tych zbiorów i potrzebie jej i opracowywania, no i przede wszystkim chronienia, przekazywania także kolejnym pokoleniom i młodzieży, która z tego jednak coraz bardziej korzysta. Dziękuję. Jeszcze jedno, podam adres internetowy fundacji www.sowiniec.com.pl i tam są wszystkie te bazy prowadzone przez fundację, wszystkie projekty, których jest bardzo dużo. Współpraca z Biblioteką Narodową, współpraca z IPN-em w Warszawie i w Krakowie. I wiele takich projektów jest, które można wszystkie tam znaleźć pod tym adresem internetowym, wchodząc w kolejne odsłony. No ja tylko dodam, że jeżeli by się ktoś chciał doktoryzować na mnie, to zrobiłem poważny krok w tym kierunku. Mianowicie wydałem gazety, zrobiłem reedycję Gazety Podziemnej, której byłem współtwórcą, współredaktorem. 292 numery w ciągu 6 lat, co tydzień udało się wydawać. Zaczęliśmy w lutym 83, skończyliśmy z okrągłym stołem. Tu wszystko opisałem, łącznie z wstępem, gdzie z taką drobiazgowością, nawet może nużącą, opisałem szczegółowo, jak się to robiło, rozprowadzało, jak to funkcjonowało. No niestety doktoratu na doktorat nie wystarczyło, ale może ktoś się znajdzie z młodzieży i na przykład zrobi głębszą analizę. To teraz już Wojtek, proszę bardzo, bo tu już mam interpelację, że koniecznie żebyś przemówił. Z tego co wiem, to doktorat powinien być jednak innowacyjny. Za wspomnienia. Habilitacja może być stara. Ja jeszcze dodam, że warsztat drukarski to jest też fundacja. A tak, z tego co mi zostało, to podziemna drukarnia, czyli ramka, bo myśmy nie przeszli na powielacz do końca. Teraz jest właśnie zdeponowany w archiwum. Można oglądać, czasami nawet można coś wydrukować. Proszę bardzo. Nie. Na pewno nie będzie.
taka refleksja, bo tu ja jestem człowiekiem spoza tego środowiska drukarskiego. Tysiące tytułów, tysiące ludzi spędzających tysiące godzin. I co z tego wynika? Co z tego wynika? Jakoby. Z chwileczkę, chwileczkę. Bo chodzi o jakąś myśl z tego, żeby była, powiedzmy, inna, spoza środowiska. No, gdyby tak to podliczył ktoś orientacyjnie, no i przekazał tym młodym, no bo jest pytanie takie, no tatusiu, nie dorobiłeś się samochodu, tego, tam mowego, no różnych rzeczy, straciłeś kupę młodości, co z tego my mamy? Ile godzin? I teraz jest brak zaangażowania tej młodzieży. Gdyby to dotarły fakty, no skoro ja dziennie 5 godzin, przez lata i tak dalej, i z tym dotrzeć na jakąś lekcję wychowania. Mówimy o społeczeństwie obywatelskim. Taka świetna okazja. W ten sposób do tego podejść. Dwa, jak to będzie robił instytut tylko, pieniądze raz są, raz nie ma, no, czyli robota raz idzie, raz nie idzie, to ja, mój wnuk nie doczeka tego podsumowania. Dlaczego nie zrobić czegoś takiego, jak mamy tyle przedwczesnych emerytów, którzy są w stanie pomóc jako wolontariusze młodzieży, która chce pisać jakieś prace magisterskie, sensowniejsze niż w tej chwili pisze. I w jaki sposób w tym kierunku to pomyśleć? Powinna się zebrać taka grupa, która przemyśli ten temat i w jaki sposób tutaj zadziałać bardziej, powiedzmy, zdecydowanie i innowacyjnie. No i bo później jest świetny pytanie na młodzieży. Myśmy robili to, a co robisz ty? Tylko oglądasz TVN, czy jeździsz gdzieś tam na piwo? Dziękuję. No właśnie. Temat jest smutny. Właśnie, ja przepraszam, czy jest pan Szymanowski? Nie ma. On miał konferencję dzisiaj, więc pewnie się przedłużyła. Ja może odpowiem, bo to rzeczywiście jest żywy dla mnie temat. Być może jest tak, że największą wartość wynieśliśmy my sami. I w zasadzie do tego to się ograniczyło, bo znaleźliśmy sposób na życie, który no, na jakieś życie godne w tym morzu niegodziwości. To może ci ludzie, całe te środowiska znajdowały taką enklawę, w której funkcjonowały względnie normalnie. Natomiast to, co się stało potem, no to już jest temat otwarty, no bo moglibyśmy powiedzieć w ogóle, no po co nam to było. Właściwie komunizm mógł trwać dalej. Być może nawet, że on sam, że to nie my z nim coś zrobiliśmy, tylko on sam z nami coś zrobił przy naszym takim naiwnym współudziale, że to sprawstwo należy do nas. Czy to się teraz da odnowić? Myślę, że nie, bo ja mam takie doświadczenia z reedycji gazety, którą robiliśmy przez 6 lat. I w 25-lecie wydania powstał ten pomysł, żeby to wszystko jakby stworzyć na nowo. I niestety wyszedłem znowuż na malkontenta, bo od początku uważałem, że to nie będzie okazja, żeby ci ludzie z powrotem się zeszli i w jakiś sposób zaczęli ze sobą funkcjonować. To już pomijam fakt, że nagle się okazało, że ludzie, którzy bardzo wtedy solidarnie współpracowali, teraz są na odrębnych biegunach, czyli powiedzmy Gazeta Polska i Gazeta Wyborcza, czyli tu absolutnie żadnego zrozumienia, ale to jest jakby współczesność, która dokonała takich zmian, ale nie zrodził się żaden sentyment, że myśmy to robili kiedyś, no to teraz się zejdziemy i tak będzie nam fajnie. No, oczywiście, zwłaszcza kobiety bardzo to przeżywały. Jak to, przecież to tak by było fajnie. No, nie było. Więc nie ma co się czarować. To już jest inna rzeczywistość, inny jakby przedmiot zainteresowania. Stąd też zresztą taka próba oceny tego, co się dzieje no, z tym papierem, można powiedzieć. Kiedyś to był żywy przekaz
dotykający zarówno twórców, jak i odbiorców. W zasadzie można powiedzieć, że on jest martwy. Pytanie, czy on umrze całkowicie, czy też w jakiś sposób będzie jeszcze żył, funkcjonował. Sam nie mam na to odpowiedzi. Odpowiedział jest, że musi inspirować młodych, zachęcać i młodzi to muszą kontynuować jakoś. Tak. Oczywiście, że jest co innego, nikt nie będzie robił takiej gazetki, bo teraz to profesjonalnie. Nie wiadomo, nie wiadomo. Nie wiadomo, nie wiadomo. Dzieci drukują w szkołach, także hejty. No właśnie. Weterani żelazni, weterani jak Leszek Jaranowski robi pokazy w szkołach. To jest sposób. Natomiast chyba rzeczywistość odebrała nam to, co robiliśmy bardzo dobrze, mianowicie bibułę. Odebrała nam przez to, że są technika zlikwidowała potrzebę istnienia takiego obiegu. I teraz myślę, może należałoby wymyślić taki nowy sposób właśnie w tej dziedzinie, który by zaspokoił, nie wiem, może nasz charakter narodowy, naszą osobowość, że działamy w sferze symbolu, w sferze walki, jeżeli się zerwiemy, i to okresowo, a w sferze symbolu potrafimy może najbardziej działać. Historia bibuły to pokazuje, od Piłsudskiego przez bibułę okupacyjną po bibułę w PRL-u, że w tej dziedzinie no, jest to jakby ucieleśnieniem naszej wolności, że naszej wiosny nie doczekaliśmy nigdy, co roku było, że będzie wiosna nasza. To była ułuda, ta wiosna nie nastała nigdy, natomiast ona zaistniała jakby w tej sferze symbolicznej, która nie miała może realnego odzwierciedlenia, ale no była jakimś doniosłym faktem społecznym. Odwołując się do tej sfery symbolicznej dzisiaj, no przykro powiedzieć, ale rzeczywiście jej takim upostaciowaniem dzisiejszym jest orzeł z białej czekolady. To jest naprawdę, nie wiem, czy to ktoś wymyślił celowo czy niecelowo, czy to jest przypadek, ale to jest dobra ilustracja naszej dzisiejszej, powiedziałbym, tożsamości, świadomości narodowej i wielu jeszcze innych rzeczy. Jeśli idzie o dziedzictwo, o dorobek drukarzy, redaktorów, dziennikarzy i kolporterów tej prasy podziemnej, to jest sprawa niewątpliwie zamknięta i trudno oczekiwać, żeby to na nowo żyło, czy też odżyło. Ale tu rzecz dotyczy szerszej sfery, mianowicie i pytania, i zarazem zadania, mianowicie, czy wyzwania, mianowicie to jest kwestia, co z dziedzictwa Solidarności przejęła nasza dzisiejsza wolność. Czy w ogóle coś przejęła? Poza pewnymi tylko takimi zewnętrznymi znakami, jakimiś ceremoniami obrzędowymi typu składanie tam wieńców tu czy ówdzie, nagradzaniem oczywiście jak najbardziej zasłużonym ludzi, którzy wtedy działali. Czy z tego dziedzictwa bardzo zróżnicowanego i bogatego potrafiliśmy, chcieliśmy także, mogliśmy skorzystać dzisiaj? No, wydaje się, że tutaj odpowiedź jest raczej dość taka gorzka, to znaczy dzisiejsza Polska pod wieloma względami, myślę przede wszystkim o państwie, ale także o społeczeństwie, czyli narodzie, jest czasami zaprzeczeniem Solidarności, jej ideałów i jej wartości. Więc co można robić? No przede wszystkim to, co daje się jednak wykonać i co trzeba robić, to znaczy chronić. Nie dopuścić do tego, żeby ten dorobek został zniszczony, zmarnotrawiony w sensie fizycznym, a tak się dzieje właśnie. Ostatnio,śmy tutaj z kolegami usłyszeli o bardzo takim cennym zbiorze archiwalnym z lat 80. w Nowej Hucie przechowywanym, które właściwie zgniło już. W sensie fizycznym, tak, na szklanych domach. Zdjęcia, dokumenty,
tak były chronione, że zgniły. Nie wiadomo, co się uda tutaj uratować. Po pierwsze, uratować to, co da się uratować w sensie materialnym. Dzisiaj różne technologie pozwalają nawet takie bardzo zagrzybione rzeczy, no właśnie, chronić. Po drugie, zachowywać o tym wiedzę czy pamięć poprzez badania, poprzez popularyzację, bardzo różną, myślę, nie tylko jakieś gawędy weteranów, z całym szacunkiem, ale coś, co może dzisiejszego młodego człowieka zafrapować, tak jest, no to będzie jeszcze pewnie okazja. Natomiast jest też kwestia nadania temu dziedzictwu takiego bardziej wyrazistego dzisiaj, czy atrakcyjnego wymiaru kulturowego. W takiej postaci, jaka dzisiaj jest konsumowana, nazwijmy to tak, a więc no, przy najbardziej tradycyjnej już dzisiaj formule to jest film i książka, ale także inne sposoby przekazu, po to, żeby można było to jednak także użyć jako materiał dydaktyczny w szkołach. Tutaj liczyliśmy na kontakt z nauczycielem praktykiem, który by nam powiedział, jak to jest i co się i w jaki sposób da zrobić, bo na pewno da się zrobić, tylko problem polega na tym, że w ogóle nauka historii w szkołach gdzieś się tam urywa nieco po 45 roku, czyli niewiele dalej posunęła się od czasu, jak ja zdawałem maturę szczęśliwie w oparciu o podręcznik Henryka Sędziwego. Więc no, jak nie będzie w ogóle tego typu edukacji, no to nie ma miejsca, ale pamiętajmy także, że przekazywanie wiedzy o przeszłości nie powinno się dokonywać wyłącznie na lekcjach historii, to znaczy od godziny do godziny i potem do domu już nie wiemy, ale w takim szerszym wymiarze kulturowym, to znaczy takim ogólnohumanistycznym, znaczy literatura, wiedza o literaturze, o sztuce, o filmie, o teatrze powinna też zawierać jakieś takie wątki. No i różnie z tym jest, proszę Państwa, bo jak chodzi o programy, jakbyśmy na to popatrzyli, jak chodzi o wytyczne rozmaite szkolne, kuratoryjne, ministerialne, to wygląda niezachęcająco. Natomiast jak chodzi o praktykę, to różnie wygląda i znamy przykłady ludzi, a także uczniów, którzy się tym fascynują. Nauczyciele przywożą swoich uczniów z małych ośrodków, na przykład do Krakowa, na Uniwersytet Jagielloński, po to, żeby mogli tutaj posłuchać jakichś opowieści, między innymi o czasach Solidarności. To jest ich wyłączna inicjatywa, ich wyłączny kłopot, oczywiście pójść z dyrekcją, to wolny dzień, pieniądze na przejazd i tak dalej, ale to się dzieje, no ale to jest akcja ludzi, którzy są nauczycielami no nie dla tej chudej, głodowej pensji, tylko z poczucia jakiejś misji, jakiegoś zadania, które wypełniają. Ja może w zastępstwie pana Szymanowskiego powiem, bo jestem po rozmowach z nim, że może mieć znaczenie taki prosty nacisk rodziców na nauczycieli konkretnych odnośnie tych tematów, czy oni tego uczą, bo oni oczywiście pierwszym ich zadaniem to jest nauczenie testów, natomiast zadaniem rodziców... Drugim zadaniem jest wybrać książki, które dyrektor załatwił, żeby mieć tablicę interaktywną, która nie ma z tym nic wspólnego. Tak. Natomiast trzeba by może ich w jakiś sposób kujnąć, że chodzi również o nauczanie, nie tylko o samo nauczanie historii, ale tej historii najnowszej, z którą bezpośredni mamy kontakt, a która jakoś, no tylko dlatego, że jest najnowsza, nie mieści się w programie, no bo robi się maj, czerwiec i rzeczywiście koniec wojny, a nawet 39 rok i jest koniec historii. Proszę bardzo, Magdalena Maliszewska. I
Ja tu tylko chciałam tak anegdotycznie do tego, co pan Brzeski opowiadał, że wtedy jak było to w 99 roku, chociaż w mojej pamięci to jakoś tak utkwiło, że wydawało mi się, że to dużo wcześniej było, w latach 90. Natomiast no tutaj opieram się na tym, co pan mówił, że to 99 rok i że dostałam takie zaproszenie na wiosenne zbieranie bibuły w formie takiego wezwania na UP. I to no, tak oczywiście z takimi akcentami stawiłam się, bo przecież jak można się nie stawić, jak ubecja wzywa. Tak. A druga rzecz, to chciałam zapytać, czy są jeszcze w Polsce instytucje inne, które jakby w założeniu mają takie zadanie zbierania tych druków drugiego obiegu, poza Fundacją Centrum Dokumentacji Przyrody Powłościowego. Chociażby Karta Warszawy, która zbiera i ma dość znaczny zbiór bibuły. I wszystkie wielkie biblioteki w kraju zbierają bibułę i opracowują. Biblioteka Narodowa wydała katalog czasopis drugiego obiegu, ma większy zbiór i jakiś z filmu było wiadomo, że tam największy ośrodek był. I poznańska, i wrocławska, wszystkie te biblioteki zbierają i dlatego jest tym ideałem, żeby wszystkie te ośrodki, które zbierają drugi obieg, połączyły swoje siły i opracowały całość, no, wspólnie. Taka jest idea, ale to jest na razie, nie wszystkie ośrodki wydały swoje katalogi jeszcze. No. Ja swojego nie wydałem. Ja tu jestem z drugiego, kolejnego takiego małego ośrodka, bo jestem z nowochódzkiego oddziału Dzieje Nowej Huty Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. I my już jesteśmy na tyle znani, że jak nowochódzianie mają coś do wyrzucenia, na przykład starą bibułę, to wiedzą, że to z tym idzie się nie na śmietnik, tylko do nas. Ja dość regularnie, jak jakieś nadwyżki mamy, to staram się tam przekazać. Zresztą sam też zrobiłem takie małe przeszukanie u siebie i znalazłem resztkę, było takie czasopismo Tumult. Ja akurat takie akuratnie materiały, które zostały odrzucone i dzięki temu ocalały, tak? I to chyba jedyne już tam przekazałem, jeśli się dało. I mam jeszcze jedną rzecz, bo mówiliście o Koszalinie. Ponieważ moja ciocia przez dziesięciolecia mieszkała w Koszalinie, działała tam w podziemiu, przeniosła się do Krakowa, to ja postaram coś się załatwić z bratniego Koszalina. Z roku 21. Są jeszcze kolekcjonerzy prywatni, jak Wojciech Wiśniewski, czy pan Bronowski z Łodzi. Największy chyba w Polsce. I z nimi też mamy kontakt jako taki. To są ci wielcy kolekcjonerzy. Jeszcze jakieś może pytania? Ja może, jeśli można, powiem coś o bibule współczesnej, a właściwie to jest z tych dni. Z tych dni, to nie jest... Dobrze. To nie jest bibuła, która ma zupełnie nowoczesną formę, to znaczy tutaj jak sugerował pan, że musimy znaleźć jakąś formę, która już nie będzie papierowa. Ja się bardzo cieszę, że forma papierowa istnieje, ponieważ dzięki temu, że przymuszona przez córki. No przez córki weszłam dwa lata temu na fajkę. Blisko. Weszłam dwa lata temu do internetu, w sieci działam na Facebooku. Okazało się, że tą drogą tak wymieniając informacje i zbierając się na różne akcje, tak zwane manify czy innego i tego typu, nie tylko manify, również rocznice upamiętniające chociażby żołnierzy wyklętych, to tak przykład podaję, poznałam ludzi, którzy gdyby no, przez to, że coś robiłam właśnie w sieci, dotarli do mnie z informacją, że oni rozprowadzają bibułę, bo byłam trochę zdziwiona, bo kiedy zobaczyłam, jaki to jest zasięg, muszę powiedzieć, że działają w całej Polsce, wysyłają po prostu paczki, które są drukowane w dwóch miastach, mogę powiedzieć, jest to Opole i Wrocław. Znaleźli się sponsorzy, którzy są przedsiębiorcami, no nawet powiedziałam średnimi, już nie małymi. I oni oprócz tego, jaką branżą się zajmują, dodatkowo jeszcze
jeszcze sponsorują dwie drukarnie, które drukują właśnie w Opolu i we Wrocławiu. To są ilości gigantyczne, ponieważ wysyłają te paczki do ludzi, między innymi do mnie, do w całej Polsce, i to są tysiące. Akcja, która była 3 maja, przyjechali z Opola i tam rozdali ponad 80 tysięcy różnego typu właśnie bibuły, czyli to były ulotki dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce, i były tam również materiałów do tej bibuły, które odnosiły się do tych współczesnych nośników informacji, czyli bibuła, która informuje o jakimś buntem, rodzajem sprzeciwu, a zarazem podaje adresy i internetowe, tudzież prasy niezależnej innych mediów, gdzie dla niektórych osób to była Warszawa, to było odkrycie, kiedy brali ulotkę. Ja widziałam ten film, który w internecie hulał, a zarazem wiedziałam, że to było około 80 tysięcy rozprowadzonej tej bibuły. Kolejna akcja to była pomoc Ewie Stankiewicz dla Solidarnych tydzień temu, Pikieta Wolności. Też dotarła od nich bibuła i to było ponad 40 tysięcy ulotek. Na marsz telewizji, w obronie telewizji trwałam tutaj do Krakowa, dostałam paczkę, panowie rozprowadzili około 10 tysięcy ulotek, ja dostałam paczkę z 2,5 tysiąca bibuły odnośnie telewizji Trwam, 2,5 tysiąca odnośnie mediów, gdzie możemy znaleźć informacje, dotrzeć i w sieci, i poza nią, oraz kartki. To był tylko taki przykład. 4 rodzaje kartki, które były jak gdyby buntem przeciwko polityce naszego rządu, buntem Polaków, którzy się buntują przeciwko sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się za sprawą tego właśnie rządu. I kolejne dostanę ja, chociaż wiem, że w Polsce jest też kilkadziesiąt osób, które otrzymują tu paczki, dostanę paczkę za parę dni, właśnie z bibuły, i to będzie 5 tysięcy ulotek. Dzisiaj nawet mam dostać nowe wzory tych kartek, gdyby do akceptacji, to jest śmieszne trochę, czy w Kraków to akurat chwycić, jak zapytali się mnie. Ja mówię, że skoro na marszu było wielkie zdziwienie, ponieważ te widokówki są w formie takich żartów, a to nie jest typowa biła, tylko informacja, to jest troszeczkę już inna forma, przez ironię, ale to też dociera i podobała się. Natomiast powiem jeszcze o jednej sprawie, którą jak gdyby odnośnie stanu wojennego, tego co Państwo pamiętacie, ja też pamiętam, byłam wtedy uczennicą liceum, oporniki, i więc Solidarni 2010 też tydzień temu na Pikiecie Wolności w nawiązaniu do tych oporników rozdawali takie oporniki z karteczką, która informuje, co to było, bo młodzi niekoniecznie wszyscy wiedzą o tych opornikach, chętnie to Warszawka, bo to w Warszawie rozdawali brawa, i tam również jest akcja, to nie jest tylko sama bibuła, to i ten fizycznie już opornik, tylko okazuje się, że jest akcja w domowych mediach, czyli w sieci, i tutaj jeśli jesteś, to jest dokładnie opisane, co to był opornik, a potem nie będę czytała całej ulotki, jeśli masz dosyć, to oczywiście jest wymieniony, wyraź swój sprzeciw, kupując symboliczny ten opornik, oraz tu jest podany adres, gdzie można do tej akcji się przyłączyć na Facebooku. Akcja Opornik. Czyli to są też te nowe media, jakby trochę nowa bibuła, ale nośnikiem tej nowej bibuły, nowych mediów jest klasycznie papier. Także to jest coś, co jest budujące, że bibuła dalej wśród Polaków po prostu na dniach jest. Ona ciągle jest. Tak jest. Jeszcze bibuła nie zginęła. Pytanie, czy temat już zaginął, czy też jeszcze będą jakieś głosy? Pytanie. Moment, Adam Kamita. Ja mam pytanie do obu panów, a mianowicie od jakiegoś czasu zacząłem się zastanawiać, bo większość tego spotkania dotyczyła czasopism. I tu nie mam żadnych wątpliwości. Teraz mam pewne wątpliwości co do druków zwartych. Mianowicie większość drukarni to jednak były przedsiębiorstwa robiące pieniądze przy okazji. Czy są jakieś badania na ten temat? Bo jeżeli chodzi o czasopisma, to 90% to była robota absolutnie ideowa, bez pieniędzy. Natomiast z drukami zwartymi jest trochę inna sprawa, bo nikt mi nie powie, że Nowa to robiła te książki za darmo, i takich firm także w Krakowie było wiele. Czy są badania na ten temat? Brawo! Badań systematycznych nad tym i nad innymi problemami nie ma, a w każdym razie ja się z nimi nie spotkałem. Natomiast jeden przypadek
został przebadany pod tym kątem, wspomniałem o nim, mianowicie CDN, który się doczekał monografii. Jest CDN opisany właśnie jako firma, nie jako tam ideowa wyłącznie placówka, tylko jak to działało jako swoiste przedsiębiorstwo w systemie autorytarno-konspiracyjnym, że tak powiem. I jest to jakiś kierunek oczywiście, jeden z wielu bardzo, które kierunek badań czy studiów, które powinny być wdrożone nad tym fenomenem generalnie wolnego słowa. To ja może dodam, że właśnie w tym wstępie do monografii, do reedycji Małej Polski opisałem firmę Mała Polska, bo to była firma z ideologią kapitalistyczną. I nie tylko chodziło o wolne słowo, ale chodziło o sprzedaż wolnego słowa w dosłownym sensie. To była firma rynkowa. Jej twórca, pomysłodawca Władysław Masłowski, który zmarł w 1986 roku, wręcz zrobił spółkę ZOO, teraz byśmy to tak nazwali. Podziemną spółkę ZOO, gdzie rozprowadził udziały wydrukowane na generale Bemie, czyli banknocie 10-złotowym z generałem Bemem, rozprowadził je i to był kapitał założycielski. To nie były duże pieniądze, ale tak to zadziałało. Z tego powstał pierwszy, dzięki temu powstał pierwszy sprzęt, to sfinansowało początkowe nakłady, a następnie naszą żelazną zasadą było płacenie za pracę. To miała być praca opłacana, zarobkowa. Zresztą my sami też z tego utrzymywaliśmy się i to było źródło naszych dochodów, które pozwalało nam to robić, bo inaczej to by się skończyło nie po 6 latach, tylko nie wiem, po 6 tygodniach. Jeśli chodzi o szczegóły, no to zdradzę może ile. No, znaczy ja wyciągałem średnią krajową, czyli tak jak teraz, więc mogę powiedzieć, że mój poziom życia się nie obniżył. Tak, ale teraz już nie drukuję bibuły, więc nie mam firmy. Tak to było. Funkcjonowała księgowość bardzo dokładna. Generalnie było tak, że od wpływów odejmowało się jakiś fundusz na BHP, czyli na zabezpieczenie na wypadek wpadki, a resztę szło na koszty, czyli papier, farba, no a przede wszystkim, jak mówiłem, wynagrodzenia, no dzięki którym ta firma mogła działać. I to, tak jak powiedziałem, tutaj no uważam to za sukces, że to był pewien sposób na życie i też no pewien pomysł na uniezależnienie się, bo mieliśmy poczucie robienia czegoś sensownego w odróżnieniu od tego, czym był socjalizm. Powiem szczerze, że to wtedy wydawało mi się bardzo piękne. Dzisiaj może trochę patrzę na to inaczej, ale piękne było przez to, że było to zachłyśnięcie się właśnie tym wolnym kapitalizmem. Teraz, gdy patrzę, co robi wolny kapitalizm z wolnym słowem, to już może nie jestem takim bardzo dużym entuzjastą, ale wtedy to słowo nie było wolne i wolny rynek oznaczał wolność. Po prostu wolność. Taka też nam idea przyświecała i śmiem twierdzić, że była to nowość chyba zarówno na rynku lokalnym. No, Warszawa funkcjonowała inaczej i tam myślę te sprawy już poszły dalej. No, ale tam były z kolei pieniądze zagraniczne, z których myśmy w ogóle nie korzystali, tak jak zresztą nie korzystaliśmy z żadnych pieniędzy związkowych, bo ideą gazety było jako gazety niezależnej nie korzystanie z funduszy związkowych, chyba że były to jakieś darowizny, no powiedziałbym z dobrego serca, a nie na działalność. Więc i te zresztą właśnie, te wszystkie darowizny szły od razu na fundusz BHP. Także
Warszawie były pieniądze zagraniczne, my wszystko opieraliśmy na lokalnym rynku, który pozwalał funkcjonować w takim zakresie. Natomiast nawiązując do Adama, to jest jeszcze inny ciekawy problem, mianowicie, no nie wiem, zwłaszcza druków zwartych, czyli książek i innych gadżetów, mianowicie finansowania tychże druków wprost, może nie wprost, ale pośrednio przez SB. Bo no, nie zdradzę tajemnicy, że część tych wydawnictw, część tych firm była firmami założonymi przez Służbę Bezpieczeństwa, wzorem ochrony tworzyła organizacje, które musiała zwalczać. To była ich praca. Nawet zresztą ostatnio czytałem o wręcz anegdotycznym przypadku, że w firmie SB były jakby różne branże. No i byli ci od druków podziemnych, ale byli ci no, od ostrzejszych działań, czyli na przykład, którzy zwalczali potencjalną działalność z bronią w ręku, czyli jakieś bomby, granaty, coś takiego. I właśnie jeden z tych SB-ków od tych ostrzejszych działań wręcz mówi, że on się bił o to, żeby zwalniać aresztowanych, już zatrzymanych drukarzy, bo lepiej niech oni drukują bibułę zamiast zajmować się bombami. Czyli no, miał swój współudział w tym, żeby, nie wiem, nawet chronić podziemnych wydawców, czy wręcz wyciągać z więzienia. Oczywiście nie dlatego, że w jakiś sposób się z nimi utożsamiał, tylko dlatego, że w tym widział swój interes zawodowy. Tak to działało. No, przykład krakowski, Karkoszy, prawda? Wiele cennych wydawnictw podziemnych finansowanych przez Służbę Bezpieczeństwa. Ale oczywiście no, jako pewien aparat, który ma w tym swój interes. Oczywiście, no, czy nie wiem jak to ocenić, czy ocenić to jako naiwność, że ludzie nie potrafili się w tym rozeznać. No, niemniej jednak chętnie kupowali te druki, bo one były naprawdę autentyczne. Oczywiście nie mówimy tu o fałszywkach, które miały za cel wywołanie jakiegoś negatywnego efektu. To były druki patriotyczne, jak najbardziej oddane sprawie, tylko że za pieniądze SB. Dlaczego to robili? No, tak im wychodziło z kalkulacji. Dopominam się, mogę dwa zdania. Bo tak przysłuchiwałem się, Władku, tego, temu, co mówisz i szanowni goście mogą odebrać takie wrażenie. Według mnie, nie, według mnie zupełnie nieprawdziwe i niepewne i nierzeczywiste. Opowiadałeś kawałek swojej historii, swojej małej Polski i tych pieniędzy i tego księgowego i tej organizacji. Ja, żeby nie dyskutować, zadał pytanie, przecież przedstawiałem, mamy tu drukarzy. Kaziu, ile zarabiałeś? Ile zarabiałeś na druku? Kasiu, byłaś wielkim kolporterem, ile zarabiałeś na kolportażu? Zbysiu, ile zarabiasz na kolportażu? No właśnie dopłacałem do tego. Magda, Wybór, ile zarabiałeś na wyborze? Na wyborze nic. Ja byłem drukarzem Hutnika, tu mamy redaktora naczelnego Hutnika, Wojtek zarabia. Wreszcie się dowiedziałem, że jestem taki. No. Wiesz co, Władek, jestem. To żeby była sprawa jasna, z własnych pensji dopasaliśmy do tej całej roboty. Władek, tylko uzupełnienie. Jeszcze dobrze, tylko powiem taką prawdę serdeczną, że myśmy wydawali do strajku, tylko który był w 1988 roku, absolutnie wszystko. Zawsze za darmo, za nasze własne pieniądze. Ja się nawet przez rok ukrywałem, rodzina zostawała tam gdzieś zupełnie porzucona. Przy ogromnej wpadce, która była w 1987 roku, wyczyszczono nas do spodu. Zwróciłem się wtedy do Komisji Robotniczej Hutniku o pomoc, żeby jednak dalej wydawać Hutnika. Dostałem $600 wtedy. Przy czym na pierwszym posiedzeniu Komisji Robotniczej Hutniku zostałem upomniany o to, żebym zwrócił $600, żeby nie ucienia wątpliwości.
teraz kolejna rzecz, nasi drukarze po... Zwróciłeś? Nie przypierdoliłem temu, który to powiedział, że ja mu mam zwrócić. Wziąłem stołek, powiem szczerze, bo on powiedział, żebym wpłacił na rzecz pomnika Wosika. No, wyobraźcie sobie moją reakcję, wtedy no, była jedna. Wziąłem stołek i gdybym po prostu mnie tam nie powstrzymano moment, pewnie byłby drugi Wosik. No, tak, więc no, no. Ale do czego wracam jeszcze tu? Rzeczywiście po 87 roku, po tej naszej dużej wpadce, myśmy, podkreślam słowo, wszystkim drukarzom płacili, nie mając żadnego przychodu. Robiliśmy to z własnych jakichś tam możliwości, czyli ja byłem cały czas przeciwny drukowaniu tak zwanej, jak to się galanteria nazywała, w której w pewnym momencie wymuszałem, żeby jednak haracz do hutnika wpływał i na tej zasadzie myśmy drukarzom, podkreślam jeszcze raz, po 88 roku myśmy płacili. Nic nie było za darmo, był taki śledź, jakiś tam inny. Było to absolutnie płacone od początku do końca i stąd powiem szczerze, coraz bardziej mi zaczyna wnerwiać ta historia, że mi rocznie ilość drukarzy, działalności, redaktorów, cudawianki, niewidy, gówno prawda. Nas było parę osób, była Baśka, był Wojtek, o, był mój brat, który wyjechał potem do Francji, było naprawdę kilka osób, które tworzyło tą ogromną firmę pod tytułem Hutnik, ogromną firmę. Bo to było wydawnictwa, to były różne rzeczy, które 7 albo 8 tytułów, które Solidarność Hutniku są, wystarczy zrobić jedną rzecz, panie profesorze, tutaj jest taka do pana i do pana doktora, żeby porównać czcionkę, która była matrycą tych tytułów. Będzie miał pan odpowiedź. Gówno prawda tych 17-18 wydawców. Nieprawda to była. Z każdym bzdetem do nas przychodzono, weź to i Paśka ta ziętarska bitna siadała przy tym i klepała na tej jednej maszynie, którą mieliśmy. I taka, wtedy jak pamiętam jeszcze, jakoś to nazywał Rakowski, który, że go chcieli powiesić na tym, że jest 3 drukarzy, a 17 tytułów. Taka była prawda wtedy. W tej chwili to rośnie w sposób nieprawdopodobny, nawet jakieś dostają te renty specjalne, cudawianki niewidy. Nieprawda to. Myśmy to robili absolutnie za darmo, za friko, w pełnym przekonaniu. O, tu Ksawer mi to potwierdzi. Myśmy zakładali komisję. No, serdeczne zrobiłem ksywę, bo taka była twoja. I jego żona Anka, gdzie ta Anka jest tam? Nie ma jej tu. Nie ma Anki. To myśmy na Giech robili dosłownie w kilka osób. Ile? 3, 4? Tak. Nie było więcej. Nagle dzisiaj się dowiaduje 15 tysięcy. Cała Giecha robiło. Kuzik, prawda? Nieprawda to było. Mnie tam szukali najbardziej. Ksawer się tam z tym Onecie, czy jak się tam nazywał, tym konspiracyjnej sprawie się krył. Myśmy wydawali jedną bibułę pod tytułem na Giecha, biuletyn informacyjny Solidarności. I panie profesorze, szukamy teraz tych tytułów, no lepiej będzie pociągu. Szukamy tych tytułów przy 18 tytułach pod tytułem sieć zakładowych tych. Chcę to zrobić od wielu lat. Usiłuję to zrobić. Zacząłem to wycinać. Ale dlaczego? To jest naprawdę wiagielące. Jak mówię, nie moja żona, jeśli przekazywała więcej niż jeden egzemplarz, tak, to nie ma potrzeby. To dawała go do kobitki. Ja nawet zapytam o nazwisko tej pani. I Jagiellonka ma wszystko. A moja żona miała kolportaż całej bibuły. To... Słuchajcie, no ogólnopolska. Dobra. No nic, trzeba przekopać Jagiellonkę. PiS przyjdzie, przekopie może. To co? PiS przyjdzie, przekopie. Przepraszam, jeśli mogę na chwilę, to zmierzam do czego innego. Zmierzałbym do tego otóż, że każda rozmowa, jaką tutaj zaczynamy w tym klubie, kończy się dyskusją na temat obecnego stanu państwa. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Pan tutaj mówił, że to jest jeden z celów. Mój sąsiad to podkreślał. W związku z tym myślę sobie tak, że jeśli tak jest, a ja widzę tutaj, widziałem tutaj na ekranie 3 panów na B, ja też jestem na B,
ale Blumsteina, Borusewicza i Bonieckiego, to jak mówią górale, praska nie o ziem i nóż się w kieszeni otwiera. Dlatego, znaczy, ale nie o to chodzi, bo niech ta każdy dąży do tego, czego chce. Tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że w czasach, kiedy ludzie dążyli do innej Polski, każdy miał inny kierunek, wydaje mi się, i inny wzór tego, do czego dąży. Nie chodzi mi o to, żeby każdy widział to, co ja chcę widzieć tam, jak mówią bolszewicy, w Pirigi. Natomiast chodzi mi o to, żeby to specjalnie od tego modelu mojego nie odbiegało. I tego mi żal. Dziękuję. To ja. Tak, tak. Ja pana pocieszę. Na deser przygotowałem film, gdzie nie ma Blumsteina, nie ma Chojeckiego. No, nie, Chojecki jest wspomniany. Jestem ja. Film o małej Polsce. Zapraszam po spotkaniu, jeśli ktoś będzie miał ochotę. Teraz pan. Ja chciałem tylko powiedzieć, że my kolegia w Skawinie płaciliśmy ze swoich pieniędzy. O. A w Krakowie dlatego drukowaliśmy w galanterię koperty i... Akademia tam zapłaciła. To pierwszy raz. W niektórych wypadkach tam... Ja tak trochę zauważam, po latach odbieram takie socjalistyczne podejście do pieniędzy. Że to było coś nie... Ohydnego. I zresztą, kto nie zostanie na filmie, to powiem, co jest w filmie, że... Zostanie. Że właśnie najgorsi byli pracownicy ideowi. O nie! Bo oni się zapalali i to wystarczało na tydzień, dwa. I do widzenia. A najlepsi byli właśnie... Nieprawda. Nie ogólnie. Przepraszam, mówię o sobie. On brał pieniądze za małą Polskę. Mówię o firmie Sama Mała Polska. Sam krzepałeś, że złoty 54. To dużą Polskę. Mówię o tej firmie. Nie brałem złotówki. W czym rzecz, że właśnie, jak powiedziałem już, no to było założenie ideowe. My nie chcemy tego dziadostwa socjalizmu, że się udaje, że pracuje i się udaje, że płaci. Obojętnie z jakich powodów, ale z kolei odbiór był taki już wtedy, że za pieniądze dla ojczyzny to jest jakieś pokalanie ideału. To nie. Wielu nas było. Nie będę brał, no ale... Miał przyjść, nie przyszedł. Czemuś nie przyszedł? A, no bo żona, dziecko, no muszę zarabiać. No to ja ci zapłacę za ten czas. Nie, pieniędzy nie będę brał za ojczyznę. Więc tego typu dylematy byłeś były. Byłeś nie do końca kapitalistą, źle płaciłeś. No być może, że za mało. Kapitalista. Ale, poczekaj, choć tu powiem, a propos kapitalizmu. Jeszcze raz. A propos kapitalizmu, rzeczywiście, no krótko mówię zawsze. Więc a propos kapitalizmu była sprawa tego typu, rzeczywiście od początku była to absolutna ideologia, myśmy wierzyli, są to podsumowałem tam w felietonie Kraczyka, że powiedziałem pieprzyć tą komunę, trzeba by to wygrać. Ja naprawdę w to wierzyłem, stąd cała ta duża grupa ludzi, którzy funkcjonowała przy mnie, robiła to absolutnie za friko, za przekonanie ideologiczne. Oczywiście widziałem, że tam niektórzy za sprokol, niektórzy za prezerwatywy, bo wozili gdzieś tam na zewnątrz. Oczywiście tak było. Ale słuchajcie, jest jedna rzecz, która była ważna. Ten trzon tej grupy, ten, który chciał to robić, robił to absolutnie z przekonania tylko i wyłącznie ideologiczne. Tylko i wyłącznie. Niech to nikt mi innych bzdetów nie opowiada. Myśmy się kochali nawzajem, myśmy się lubili, myśmy się w jakiś sposób tam ze sobą przyjaźnili. Jeżeli ktoś nie za bardzo to odpadał z tego towarzystwa, sąd może nie dało się obcych ludzi wprowadzić, ale to była grupa ludzi, którzy wzajemnie się w jakiś sposób sympatycznie pokochali podczas strajku w Hucie. Oni mnie znaleźli później, po czym ta cała grupa poszła po przyjaźniach, po rodzinnych jakichś układach, ale tak to było.
No właśnie, to muszę, może rzeczywiście muszę sprostować, że to nie decydowały pieniądze, że to mniej więcej tak jak miłość w kapitalizmie i miłość za pieniądze. No to, to są dwie różne rzeczy. Myśmy robili tę miłość w kapitalizmie. Znaczy nie, no chciałbym podkreślić, przepraszam, rolę Wojtka, który pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej zabrał studentów, pojechał na strajk do Huty. No. Ludzie, na litość boską. Czyli rozumiem, że kończymy, tak? Jeszcze tak. Pan Bik, tak? Proszę bardzo. Bo ciągle pozostaje to pytanie, czy tak nic nie pozostało po tych podziemnych drukarzach. A ja zadam pytanie, gdyby tych drukarzy nie było, czy byłoby dzisiaj tyle wydawnictw niepoprawnych politycznie, które działają w bardzo, nawet zupełnie małych miejscowościach, no i cieszą się dość dużym, tym powiedzmy jakimś poważaniem i żyją z tego. Czy bez tego by to było? No, to znów jest temat dla mnie bardzo bolesny i mógłbym przeciągnąć to spotkanie. Tu patrzę na Adama, bo on mnie zawsze strofuje. Czy mam już kończyć? Patrzę w sufit. Mnie się wydaje, że socjologowie ocenią, czy ta fala solidarnościowa przyniosła, ile ona przyniosła, ile z tej fali jest teraz. Mnie natomiast się wydaje, że zostały zmarnowane ogromne zasoby podziemnych dziennikarzy, wydawców, które widziałem, jak marnują się po 89 roku, między innymi w Nowej Gazecie Czas Krakowski, prawicowa gazeta podziemna, gdzie po prostu... Solidarność Małopolska, gdzie debiutowała. No tak, to... Przyjął mnie do pracy, ale jeszcze dokończę swą myśl. Z jakichś powodów ten ogromny potencjał został zmarnowany i jakby efektem tego narodowego ruchu podziemnego było to, że wyszli z niego ludzie, jak widzieliśmy na filmie, którzy przedtem z dziennikarstwem nic nie mieli wspólnego. Przecież cała Gazeta Wyborcza wzięła się właśnie między innymi z takich ludzi. I wiele miejsc w kraju takich było. Przepraszam, no. Niestety. Ubecki znowu zaangażowany. Przepraszam? Dobra. No może przesadziłem z tą Gazetą Wyborczą, ale jak na przykład tutaj tytuły krakowskie, że ludzie właśnie na skutek uświadomienia sobie całego tego ruchu stali się dziennikarzami i oni zostali moim zdaniem zmarnowani właśnie przez te kilka lat tak zwanej wolności. Czy to przeszło na ich dzieci, nie wiem. To powinni też powiedzieć chyba jacyś badacze. Proszę bardzo. Po pierwsze tak, jestem gościem tu u Państwa. Słucham Waszych wypowiedzi. Między innymi Pan tu podnosi tematy młodzież, szkoła, lojalność, co się dzieje z tą historią, dlaczego ta historia nie jest przetwarzana, co z tą historią się dalej stanie, czy z tą bibułą również, która u mnie leży w domu, ja nie przekażę tej bibuły nikomu. Mam pierwsze egzemplarze, przekażę moim wnuczkom, prawnuczkom, żeby miały. No po prostu... Tyle, co ja widziałem zmarnowanej bibuły, sorry, panowie. Gdzie? Trzeba zrobić ksero. Gdzie? Ale ksero. Dobrze, no macie przykład tutaj też powiedziany. Poentując to wszystko, jeśli nie będą tacy ludzie jak Leszek Jaranowski, jak państwo, którzy robią te spotkania, które cokolwiek mówią. Ja jestem organizatorem trzech dużych ogólnopolskich imprez, na których... Mimo, że w Krakowie zostawiłem zaproszenie i w IPN-ie, i zostawiłem w Solidarności, poza Leszkiem nikt się nie pojawił. A naprawdę były to tytuły i prelegenci, którzy mówili bardzo ciekawe tematy. Leszek też przygotował jakieś tematy. Jeżeli nie będzie takich organizowanych imprez do tych młodych ludzi, jeżeli w domu... Pytacie się, dlaczego to upadło? Z prostej przyczyny. Tutaj dzisiaj słyszałem już, jak próbuje się znowuż kłócić
jedna solidarność z drugą solidarnością, jak gdyby no, wymienia się, że jedna jest lepsza, druga gorsza, że ci są lepsi, tamci gorsi. I to powstało to, że w domach w tamtych czasach, ja byłem przewodniczącym zakładów 6-7 tysięcznych. Proszę Państwa, co z tego się stało? W domach się przestało mówić o tym. Nie ma zakładu. To jest odrębna rzecz. Ja mówię o tym, co się stało w domach w tym czasie, po tym czasie, po latach 80. W domach się o tym nie mówiło właśnie z tego względu, że jeden z drugim zaczął się kłócić. Polska polskość. To mniej więcej tyle, więc panowie, róbcie to wszystko, żebyśmy Łódź, Warszawa, Kraków, Wrocław, jak mówicie, te silne ośrodki, które działały wtedy prężnie, nikt nie pytał się o pieniądze, wracając do tego. Czy pan myślał, jak ja szedłem do zakładu pracy, niosąc bibułę, myślał pan, że ja myślałem, że żona będzie na mnie czekała, czy ja wrócę, czy nie wrócę? Tyle razy, co mnie przetrzymywali, proszę pana, to szkoda jest o tym mówić nawet. Mam nadzieję, że wspólnie się jakoś zorganizujemy i zrobimy to, żeby wszyscy mogli organizować, żeby ta większa rzesza młodzieży mogła to oglądać, słuchać i się dowiadywać. Bo większość, nawet jak ja, to jak Leszek chodzi, ja u siebie też po szkołach mam jakieś prelekcje, które wypowiadam, oni się dziwią, wiedzą o kartkach, że były kartki, ale co się działo dalej, nie za bardzo wiedzą. Nie, to jest znakomita robota Leszka, co powiem. No właśnie. No i na tym chyba już zakończymy. Zaraz jeszcze będą komunikaty. Ja tylko powiem swoje tradycyjne dwa słowa. Mianowicie, oby nie było takiej sytuacji, że największym zbiorem, najlepiej opracowanym bibuły podziemnej będzie Biblioteka Kongresu USA w Waszyngtonie. Bo z moich informacji wynika, że ma ona potężny zbiór, opracowuje. I też można by powiedzieć, dla kogo. No, jest... Mamy jeszcze Stasi i KGB. No, ale od nich, ale tam nie dostaniemy wstępu. Adam Kalita, ogłoszenia. Ja Państwa jutro zapraszam do biblioteki na 19. Na 17. Do biblioteki na Rajską. Na spotkanie promujące nowy portal Wawelski Gród, ale... tak, nie, to w czwartek. Nie. No, w czwartek o 17. A mówię o tym dlatego, że w drugiej części tego spotkania będzie prapremiera filmu Bogusia Kostki, który tu siedzi, o głodujących w 2012 roku, także zapraszam jutro, natomiast rzeczywiście się pomyliłem, o 12 w Radzie Miasta Krakowa jest wręczanie świadka historii, tu takiego honorowego odznaczenia dla... Dla ludzi, którzy zajmują się pamięcią i historią. Natomiast ja tu przywiozłem plakaty, pewnie Państwo zauważyli, Krakowski Klub Kartkowy organizuje w poniedziałek w Sokole, czyli przy ulicy Pierzyckiego, spotkanie ze Sławomirem Cęckiewiczem o godzinie, której? Już nie pamiętam, o 18. Plakaty mam, jakby Państwo chcieli, jego ostatnia książka poświęcona prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, a we wtorek w klubie wtorkowym Jarosław Selin będzie mówił także o Lechu Kaczyńskim. Leszek mi pokazuje, że tu można kupić książki. Kapitalizm działa, więc można. Jeżeli Państwo mieliby możliwość powieszenia plakatów, to mam ich bardzo niedużo, ale prosiłbym o... Ja już trochę powiesiłem dzisiaj, także dziękuję bardzo.